mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczenie jest autosomalne, recesywne. Choroba obejmuje przede wszystkim układ oddechowy i przewód pokarmowy. Niestety choroba jest chorobą przewlekle postępującą, wieloukładową i jest to choroba bardzo ciężka, niestety skracająca życie. Według światowych standardów przede wszystkim pacjenci muszą leżeć na jednoosobowych salach. Optymalnym jest, aby wszystkie zabiegi, których pacjent wymaga, było wykonywane przy pacjencie w ramach tej jednoosobowej sali, także tutaj wyposażenie tej sali musi być też wysokospecjalistyczne. W mukowiscydozie zakażenia bakteryjne, w szczególności zakażenia szpitalne, stanowią realne zagrożenie życia chorych. Dlatego musimy zadbać o to, żeby pacjenci, którzy przebywają na leczeniu w szpitalu, byli wzajemnie od siebie izolowani. Dlatego tutaj w Instytucie Matki i Dziecka Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą podpisało taką umowę, w ramach której podjęliśmy się wyremontowania fragmentu trzeciego piętra budynku głównego, gdzie powstać ma ośrodek leczenia mukowiscydozy, a docelowo klinika mukowiscydozy. Tutaj w tym miejscu powstanie 6 izolatek, których z pełnym węzłem sanitarnym, w którym będą mogli być z powodzeniem leczeni mali pacjenci chorujący na mukowiscydozę. Jeśli chodzi o moje dziecko chore na mukowiscydozę, największym wsparciem, którego ja potrzebuję, którego potrzebuję jako rodzina, jest poczucie bezpieczeństwa. Wynikające z tego, że wiemy, że nasz syn będzie leczony w dobrych warunkach. Taki ośrodek kliniczny leczenia mukowiscydozy jest konieczny, bo to tak naprawdę, proszę powiedzieć, ja mówię dość emocjonalnie, ale to chodzi o życie mojego dziecka. Bez takiego ośrodka mój syn nie będzie dłużył. Każda inicjatywa, która sprawi, że będziemy mieli ludzkie, światowe warunki do leczenia tej choroby, jest absolutnie niezbędne i konieczne. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest stowarzyszeniem, które wspiera chorych i na mukowiscydozę i ich rodziny. Od prawie 30 lat staramy się poprawić byt naszych podopiecznych. Prowadzimy bezpłatnie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Bezpłatnie administrujemy subkonta naszych podopiecznych. Pomagamy w organizacji przeszczepów płuc za granicą. Pomagamy również tym najbiedniejszym, którzy najbardziej potrzebują finansowego wsparcia. Chorzy i opiekunowie zgłaszają się do nas bardzo często, zresztą sami szukamy ich, dowiadujemy się o niektórych, którzy mieszkają gdzieś daleko, w małych miejscowościach. Nawet nie wiedzą, że istnieje takie stowarzyszenie, więc próbujemy sami do nich dotrzeć. Przez oczywiście informacje od innych rodziców. Takim działaniem inicjującym naszą zbiórkę środków na remont tutaj w Instytucie Matki i Dziecka jest operowy koncert charytatywny pod hasłem Dajmy szansę na dorosłość z mukowiscydozą. Koncert, który odbędzie się 27 maja w Teatrze Syrena w Warszawie, poprowadzi pan Wojciech Malajkat, który zgodził się być naszym ambasadorem, zgodził się wspierać nasze działania. Wystąpi również pani Bożena Bujnicka, pani Aleksandra Gudzio oraz pani Anna Kutkowska-Kas, która również tutaj w Instytucie jest lekarzem genetykiem. Serdecznie zapraszamy na koncert operowy pod hasłem Dajmy szansę na dorosłość z mukowiscydozą 27 maja w Warszawie w Teatrze Syrena. W czasie koncertu 12 znanych aktorów swoimi głosami będzie przedstawiało sylwetki naszych podopiecznych, opowiadając o ich pasjach, o ich marzeniach i o sposobach ich realizacji. Chcemy pokazać walkę naszych podopiecznych z mukowiscydozą i to, w jaki sposób sobie z nimi radzą mimo choroby.